Dzisiaj jest MotoCamp Bielawa 2020, czyli spotkanie motocyklistów w Bielawie, w Górach Sowich. Ilu motocyklistów bierze udział? Około 1500 tak przyjechało, rozjechało się, no bo to wiadomo, niektórzy przyjeżdżają na chwilę, zalogować się, tylko kupić sobie pamiątki i jadą tutaj na wycieczki w okoliczne góry. Co się dzieje podczas tego motocampu tegorocznego? No nie mogliśmy zorganizować koncertów, ale jest dużo jakichś konkurencji, zabaw. Konkurencje różne sprawnościowe, zabawowe, picie piwa na czas, jakiś tam spacer farmera z ciężarami, trójbój kaszubski, czyli tam kto szybciej przebiegnie z noszami. Wczoraj mieliśmy takie szkolenia z doskonalenia technik jazdy motocyklowej. Ja wszędzie jeżdżę, gdzie się jakieś imprezy motocyklowe odbywają, to człowiek jeździ w miarę możliwości. Ja przyjechałem dzisiaj tylko tak wycieczkowo rano, nie jestem tutaj na stałe zakwaterowany. Odwiedziłem kolegów, posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, bo dawno nie widzieliśmy się i jadę teraz gdzieś dalej w góry, gdzieś tam Kotlinę Kłodzką, do wieczora jeszcze daleko. Przyjechałem z Olduszowie, to jest gmina Lewin Brzeski z Opolskiego, przyjechałem na trajce. Trajkę kiedy pan nabył i dlaczego akurat ją? Miałem motocykl, zamieniłem na trajkę, po prostu żona ze mną nie chciała jeździć motorem, więc kupiłem trajkę, no, teraz już ze mną jeździ. No. Dla mnie jest stabilny, po prostu, nie wywraca się jaj nic, po prostu na zakręty się bierze normalnie, nie narzekam, no. Bardzo fajnie się jeździ. Z jaką prędkością? 70-80, bo to jest maksymalna prędkość taka wystarczająca, nie? To się więcej lansuje niż jeździ. No. Przyjechałem swoim motocyklem Honda VTX 1300, jeżdżę nim od 3 lat, nie narzekam. Uważam, że to jest dobry motocykl, nawet bardzo dobry motocykl. Jeździ nim po całej Polsce razem z żoną, załadowany, obciążony, wytrzymuje to, nie narzekamy na niego. Bardzo dużo fajnych motocykli przyjechało, różne traje, motocykle budowane od podstaw, motocykle zabytkowe. Z zabytkowych bardzo ciekawy motocykl przedwojenny polski Sokół 1000 z 1934 roku. Jest motocykl zbudowany na bazie samochodu Zaporożca, dokładnie. Jest też polski motocykl zbudowany też na od zera przez polskiego konstruktora pana Szydełko. Tylko na podstawie prospektu, który tam dostał w latach 70. ze Stanów, prospekt Harley'a, i cały motocykl od A do Z sam zbudował, odlał kartery silnika, no w sześciusieńko jest ten motocykl u nas na terenie, także można go pooglądać sobie. Grzebanie to jest fajna sprawa, w tych dużych, teraźniejszych motocyklach to się raczej za dużo nie pogrzebie, jeżeli się nie ma odpowiedniej oprzyrządowania, wiedzy, i one w zasadzie się tak nie psują jak te stare motocykle kiedyś, nie? Ale właśnie jest taka ciągotka. Myślę, że prawie każdy z kolegów, którzy jeździ motocyklami współczesnymi, ma w domu jakiś stary motocykl z czasów dawnych PRL-u, jakąś WS-kę. No i to służy właśnie nam, żeby sobie jesienią, zimą, w te wieczory, kiedy nie można jeździć, dłubiemy sobie coś tam, naprawiamy, poprawiamy. No i później jakaś tam jest satysfakcja sobie w koło, jak to się mówi popularnie, w koło rynku. Przejechać w swoim mieście, tam gdzie się mieszka, że to chodzi, że to jeździ i to tak fajnie wygląda. Od młodych lat już, no. Jeździłem na WS-kach, jeździłem na komarkach, od samego początku jeździłem motorami. No. Na czym się fajnie jeździ? Na wszystkim. A ma pan czasem taką tęsknotę za tamtymi starszymi motocyklami? Tak. Człowiek był, nie wiem, trochę, jak to mówią, głupi, że wszystko posprzedawał, no nie? Miałem tego dosyć dużo i posprzedawałem to, a teraz jest dużo warte właśnie motocyklu, nie? Tak chyba jak u większości kolegów. Ojciec miał WFM-kę, ja jak dorosłem miałem kilkanaście lat, dał się raz przejechać, drugi raz przejechać. Później zrobiłem w 70., już nie pamiętam którymś roku, prawo jazdy. No to WS-kę taką starą podarował, mówi, żebym sobie na tym ćwiczył i tak się zaczęło. A później po kolei inne motocykle, człowiek coś tam nazbierał, parę złotych, jakąś CZ-tę, Jawę kupił i to tak było. I cały czas tak ta tęsknota do motocykli się trzyma. No był taki okres w życiu moim, że po prostu sprawy rodzinne, finansowe nie pozwalały tej pasji pielęgnować. Była przerwa ileś lat, no ale w końcu człowiek później dochodzi do jakiejś stabilizacji i mogłem sobie na to pozwolić i z powrotem od 8 lat jeżdżę motocyklem. No szczepię synowi, nie? Drugiemu tam młodszego też mam jeszcze syna, też szczepię. Już jeździ motorynką, to też go uczę, żeby po prostu na motory miał tą pasję. Nie?
Nie boi się pan, jak wsiadają synowie na motocykle, że coś się stanie? No wiadomo, że się boję. No. Ja sam się bałem no, jeździć, no. Ale ostrożnie są, nie? Niech się uczą. Nie? Jak się wróci, to się nauczy. No. Mamy alkomat i tutaj każdy wyjeżdżający najpierw sobie sprawdza, czy stan promili. No, rok temu tam niektórzy musieli do wtorku zostać. Ale w ten sposób chcecie propagować właśnie jazdę w trzeźwości? No tak, no to jest ważne, żeby każdy sobie sprawdził, bo czasami się wydaje, że już nic nie ma, a tu jednak wykazuje, że jest ten promil, także nie chcemy, żeby... Chcemy, żeby były te powroty bezpieczne po prostu do domu. Ludzie są tutaj ze wszystkich chyba zakątków Polski. Mamy też gości zagranicznych z Rosji, Białorusi, Chorwacji, skąd tam jeszcze? Z Niemiec, z Anglii, ze Szkocji, także naprawdę międzynarodowa obsada w tym roku. To, co wszyscy mówią... wolność. Daje to poczucie wolności człowiekowi. Przynajmniej u mnie tak jest, jak siada człowiek na motocykl i rusza, jadę sobie, wyjadę gdzieś za miasto, to wszystkie sprawy życia codziennego, kłopoty, jakieś tam męczące sprawy zawodowe, zostają z tyłu. Człowiek o tym w czasie jazdy nie myśli. Jest to taka odskocznia, jest takie naładowanie swoich takich wewnętrznych akumulatorów. Człowiek po prostu wracając później już do domu i wdrażając się w to normalne życie, powiedzmy po weekendzie, te baterie miał naładowane. Inaczej się człowiek czuje, przynajmniej ze mną tak jest, że jak sobie pojeżdżę, wie panie, nawet się śmiałem kiedyś, przypadłość, ból zęba. Jak na motor wsiądzie, to ząb nie boli nawet jak jadę. Dużo rzeczy, ale chyba wolność i ta przyjemność z jazdy, wiatr wiejący we włosy. No, co ja czuję, no. Satysfakcja, no nie? Przyjemność, nic więcej, no. Tutaj mamy jezioro, jest basen, góry, świeże powietrze. Także no, zlot się tutaj przyjął, no i zobaczymy jak tam w przyszłych latach, czy się to będzie układało tutaj, czy będziemy to dalej robić, czy nie. W tym roku mamy jeszcze bardzo dużą imprezę w Łebie. 13-16 sierpnia, polskie piękne morze, zapraszamy tam.